Dzień dobry, drogie ciaszki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nauczymy się utwór zespołu Cranberries pod tytułem Animal Instinct. Do naszego utworu potrzebujemy akordy E-moll, A-moll 7, C-add 9. Tylko C-add 9 możecie łapać albo z palcem, albo bez palca. Tak jak słuchałem tego utworu, to mi bardziej właśnie brzmi, że to jest akord taki. C-add 9 i tak macie dźwięki C, E, G, D wchodzące w ten akord, więc spokojnie, z palcem albo bez palca, jak wam będzie lepiej. Później mamy akord jeszcze D i akord G. Bicie, jakie potrzebujemy do utworu, jest bardzo podobne do tego naszego standardowego bicia, ale na początku mamy 4 uderzenia i później jest na zmianę, na dół, do góry, na dół, do góry, a później jest do góry, na dół, do góry, czyli... Przez prawie całą piosenkę gramy na 4 akordzikach, czyli E, A, C, A9 i D. Tak, w kółeczko. Ale na fragmencie, w refrenie mamy taką chwilową zmianę na 2 powtórzenia. Akordzik G, D, C, A i D. I te 2 razy. To jest na fragmencie. It is the lonely. That we have, it is the lonely thing that we, it is the lonely thing, the animal instinct. Suddenly something has happened to me, as I was having my cup of tea. Suddenly I was feeling depressed, I was totally and utterly stressed. Do you know you made me cry? You'll never really see, and the things that freaks me out is I'll always be in doubt. It is the lonely thing that we have, it is the lovely thing that we, it is the lovely thing, the animal instinct. Ciężki, mam nadzieję, że odcinek jak zawsze wam się przyda. Ta piosenka jest jak zawsze w naszych śpiewnikach, więc zachęcam was do pobrania z naszej strony albo na naszej grupie. I co, i miłego dnia wam życzę. Pa!